Witam Państwa bardzo serdecznie, Adrian Stankowski. Zaczynamy Wolne Głosy w Telewizji Republika. Są z nami mili goście, pani redaktor Eliza Olczyk, Tygodnik Wprost. Witam panią redaktor. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. I pan redaktor Marcin Makowski, Wirtualna Polska, kłaniam się. Dzień dobry. Zaczniemy chyba od sprawy, która najbardziej rozgrzewa, powiedziałbym chyba trochę przesadnie właśnie rozgrzewa opinię publiczną, czyli nowelizacji ustawy medialnej, zwanej Lex TVN. Wczoraj demonstracje w wielu miastach w Polsce. Pani redaktor Eliza Olczyk, jak patrzy na tę sprawę, bo samą telewizję TVN można różnie oceniać. Ja oceniam akurat krytycznie, ale zwracam uwagę, że nie ma na stole w tej chwili propozycji, nie wiem, zabrania koncesji tej stacji. No, jest pewne doprecyzowanie kwestii właścicielskich, tak żeby nie można było obchodzić przepisów, które zresztą obowiązują w Polsce od dawna. No tak, oczywiście. Tu można by powiedzieć, z tego punktu widzenia patrząc, takiego czysto gospodarczego, rzeczywiście wszystkich powinny obowiązywać takie same reguły. Ale mamy jednak do czynienia z sytuacją, że został doprecyzowany przepis, który obowiązuje, który dotknie tylko jednej, jedynej stacji, czyli TVN-u, więc jak wiadomo, krytycznej wobec obozu rządzącego. Więc to budzi pewne wątpliwości, no musi budzić pewne wątpliwości, że było to działanie, którego celem nie było tylko uporządkowanie przepisów, ale również próba uciszenia tej stacji, zmienienia jej profilu. Ale pani redaktor, czy ta stacja zmieni swój profil, jeżeli te przepisy wejdą w życie? Bo ja się jestem gotów założyć, że nie zmieni się o jotę nawet, nad czym ja mogę ubolewać, ale... To wszystko zależy tak naprawdę od tego, komu zostanie odsprzedane. Jeżeli dojdzie do odsprzedaży części udziałów, a musi to być wiadomo 50% plus 1, czyli kapitał większościowy, udział większościowy musi zostać odsprzedany, jeżeli koncern amerykański będzie chciał zatrzymać swoje udziały i swoje wpływy w tej telewizji. Być może nie będzie chciał i wtedy zostanie zmuszony całkowicie do odsprzedania. Więc z jednej strony mamy to, że pewne przepisy są porządkowane, ale z drugiej strony mamy też pewną sytuację związaną z prawami nabytymi. Ja przypomnę, że jednak ta transakcja, która doprowadziła do tego, że TVN jest w całości w rękach Discovery, została przeprowadzona w 2015 roku, w czerwcu albo w kwietniu, już dokładnie nie pamiętam. W każdym razie było to przed latem i od tamtej pory nie było chętnych do tego, żeby te przepisy zmienić. To znaczy były dopiero wtedy, pojawiły się, kiedy no był już schyłek kadencji Donalda Trumpa. I ja tę rzecz po prostu wiążę jedną z drugą. Dopóki rządził w Stanach Zjednoczonych Donald Trump, który był uznawany przez naszych rządzących za ważnego sojusznika, to po prostu nikt tego nie ruszał. Teraz to zostało ruszone. To moim zdaniem jest dwuznaczne, jeśli chodzi o tak wrażliwą materię właśnie jak media, jak wolność słowa i próba po prostu wpływania na opinię, czy na właśnie na profil danej konkretnej stacji. Na to można to spojrzeć też, pani redaktor, z drugiej strony, bo właściciele, którzy nabyli ten pakiet większościowy, no jednak nie zastosowali się do zakazu koncentracji mediów w rękach spoza właścicieli, spoza europejskiego obszaru gospodarczego. No też trudno się dziwić, że teraz mieliby ponosić z tego tytułu konsekwencje. Pan redaktor Marcin Makowski, jak patrzy na to, czy ta histeria jednak nie jest przesadzona, bo to jak patrzę na to, co ta stacja w tej chwili przedstawia, czarne kolory, miny jakby Stalin umarł co najmniej. Tymczasem samo istnienie stacji naprawdę nie jest zagrożone tymi przepisami. No nie wiem, czy nie jest zagrożone w sytuacji, w której jednak właściciel byłby zmuszony do sprzedaży większości udziałów.
Należy zapytać, kto miałby je odkupić i w jakim charakterze by je odkupił i czy miałby ochotę zmienić profil, ewentualny profil stacji TVN. No dopóki to prawo nie wchodzi w życie podpisem prezydenta, możemy gdybać i stawiać znaki zapytania, no, ale moim zdaniem to zagrożenie jest realne i w tym sensie to nie dotyczy TVN-u, bo można stację lubić czy nie lubić, jest prywatnym podmiotem na rynku medialnym i podlega ocenie. Natomiast jeżeli taki prezydent się stworzy i władza pośrednio będzie miała, bo w tym przypadku bezpośrednio, wręcz poprzez ustawę, możliwość kontrolowania podmiotów, które mają kapitał zagraniczny, ale nie są przecież, nie pochodzą przecież z państw w Polsce wrogich. Bo pamiętajmy, że pierwotne tłumaczenie tej ustawy było takie, żeby kapitał z Chin, Rosji czy Bliskiego Wschodu nie mógł kupić mediów w Polsce i za pomocą tego zakupu stworzyć swojej tuby propagandowej w naszym kraju. I stąd ten europejski obszar gospodarczy, który miałby być bezpieczny. No ale czy traktujemy w takim razie największe państwo NATO i naszego strategicznego sojusznika jako potencjalnie niebezpiecznego? A z drugiej strony, czy na przykład nie wiem, kapitał polski stuprocentowo chroni, cudzysłowie... No tak, ale pan redaktor świetnie wie, że Robert Murdoch, który chciał założyć telewizję w Stanach Zjednoczonych, musiał najpierw się wystarać o obywatelstwo amerykańskie, co łatwe nie jest, ale się wystarał i dzięki temu mógł telewizję otworzyć. Takie regulacje, a czasem dużo ostrzejsze, istnieją na całym świecie. Mało tego, że poza regulacjami istnieje praktyka, bo praktyka taka, że na przykład w Niemczech, ja nie wiem, czy jest jakakolwiek obca gazeta w ogóle, tam aż tak nie śledziłem, ale no, wiadomo o takim przedsiębiorcy polskim, który tam chciał o futbolu gazetę wydawać i też się nie dało. Chyba nie żyjemy w próżni politycznej i gdybyśmy traktowali tę sprawę czysto prawniczo i w świecie idealnym, jak być powinno ją rozpatrywali, no to oczywiście wydaje mi się, że takie przepisy są sensowne. Aby nie koncentrowano kapitału zagranicznego na takim strategicznym obszarze jak media, doprowadzając do jakichś monopoli. To jest dla mnie naturalne. Natomiast czym innym jest zmienianie reguł gry w trakcie trwania tej gry i równocześnie zachowanie stabilności inwestycyjnej. Ale te reguły istnieją od 1992 roku. Ja zwracam uwagę, tylko ci właściciele pod takim wybiegiem postanowili obejść. No. Ale mam wrażenie, że dyskutujemy o tym tak, jak gdyby cały ten ciężar polityczny wokół tak zwanego Lex TVN albo nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji nie istnieje. Jakbyśmy nie słyszeli wypowiedzi czołowych przedstawicieli partii, którzy mówią, że no chodzi o to, żebyśmy mieli na tą telewizję wpływ. Marek Suski. Znowu Marek Suski chyba dzisiaj czy wczoraj w Polsacie. Nie mamy silnych mediów wspierających władzę. No nie da się tych rzeczy rozdzielić. To znaczy my możemy dyskutować o prawnych aspektach, o gospodarczych, o tych jak jest w innych państwach, jak nie. I to jest dyskusja na innym poziomie i ona jest nawet oparta o wiele merytorycznych argumentów. No ale nie da się jej oddzielić od politycznych konotacji takich jak a my wam teraz przytemperujemy nosa, bo możemy, a wcześniej się tym nie interesowaliśmy. No przecież to też stacja w ostatnim czasie dała dużo powodów do tego, żeby ją krytykować. Mamy szukać powodów, żeby władza mogła telewizję, którą uważa za niewygodną, nie wiem, nierzetelną, jakkolwiek by władza ją oceniała, aby mogła mieć na nią wpływ. No przecież to nas zaprowadzi do sytuacji, w której kiedyś, gdy Prawo i Sprawiedliwość straci władzę, ten sam precedens będzie mogła inna władza wykorzystać, to utemperowanie. Ja pamiętam tę wolność słowa, jak była tam ta poprzednia władza, to na mojej redakcji bardzo silnie się odbijało taki specyficzny stosunek do wolności słowa. Czy nie, czy raczej powinniśmy tego unikać? Nie, bo to są, to troszkę o innych rzeczach rozmawiamy, bo ja mówię że ta stacja po prostu jest, przestała być bezpieczna dla polskiej racji stanu. To, co oni prezentują jest, ale to jest dyskusja. No okay, i dyskutujmy o tym publicystycznie, jeżeli ma pan takie argumenty, to jest jakby, jest telewizja Republika, w którym można je przedstawić, no ale czy to, od tego są politycy, żeby decydowali, która stacja i w jakich sytuacji spełnia te warunki bycia w obrębie racji stanu, jak i nie, i co, i odbierają koncesję wtedy? No są do tego przepisy, ale czy zostały wykorzystane? Nie. Więc obchodzimy te przepisy. No
Prawda, nie udawajmy, że nie ma tutaj ciężaru politycznego w całej tej dyskusji, bo on jest kluczowy i bez niego... No ciężar polityczny jest i to przechodząc do wczorajszych demonstracji, na których Donald Tusk użył cytatu z wiersza Czesława Miłosza o wieszaniu, krótko mówiąc, pani redaktor Eliza Olczyk, jak odczytuje te słowa, czy w ogóle jest dozwolone powinno być posługiwanie się taką groźbą jeszcze w dodatku w stosunku do głowy państwa? No cóż, panie redaktorze, muszę powiedzieć, że to jest po prostu cytat z wiersza. Kto chce sobie podłożyć jaką treść, to sobie pod nią podłoży. Nie wydaje mi się, żeby można było zakazywać cytowania wierszy, dlatego że są użyte na określonych wiecach podczas określonych demonstracji. Nie pochwalam tego typu wystąpień, nie podobają mi się one, ale prawdę mówiąc, do tego doszliśmy w naszej dyskusji politycznej, że nawet powiem szczerze, specjalnie mnie to nie oburza. Już usłyszałam tyle różnych nieprzyjemnych rzeczy po obu stronach politycznej barykady, że doprawdy akurat ten wiersz zupełnie mnie nie wzruszył, a jeżeli pan doczytuje się tutaj wezwania do tego, nie wiem, żeby w jakiś sposób siłowy, nieprzyjemny rozprawiać się z obecną władzą, czyli wieszać ich po prostu, no to ja prawdę mówiąc się tego nie doczytuję. To jeżeli pan mówi o tym, że druga strona zachowuje się histerycznie, no to moim zdaniem odbiór tego wiersza również ma, niesie w sobie nutę histerii. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego PiS postanowiło przed samymi świętami wrzucić ten temat na agendę, mając znakomicie świadomość tego, co to wywoła. Przecież było wiadomo, że tak będzie. Wiadomo było, że będą protesty. Mieliśmy przedsmak ich jesienią. Skoro to zostało zrobione teraz, to znaczy, że oczekiwano dokładnie takich rezultatów. A skoro ich oczekiwano, no nie oburzajmy się na to, że Donald Tusk użył takich słów. Tak samo jak nie oburzajmy się na to, że dwa lata temu Trybunał Konstytucyjny orzekł zakaz aborcji, a potem były demonstracje i padały również wulgarne słowa. Reakcja wywołuje reakcję. No tylko pytanie, czy taką reakcję powinna wywoływać u lidera politycznego, bo jeszcze co innego, to nie usprawiedliwia tych haseł, które padały podczas tego strajku kobiet, ale no to jest lider, były premier, były szef Rady Europejskiej. Marcin... Mówię, że mi się to nie podoba i nie pochwalam tego, ale się tym naprawdę oburzać się tym nie jestem w stanie. Ja to mniej się oburzam, tylko się boję, co się może stać, bo ja pamiętam Ryszarda Cybę i pamiętam słowa o dorzynaniu watahy, o wypatroszeniu Jarosława Kaczyńskiego, który potem właśnie się zmaterializowały w sposób nawet dosłowny. Mam na myśli to dorzynanie. Marcin Makowski, jak na to patrzy? Ja chociaż uważam, że sama istota protestu była słuszna, bo traktuję tę ustawę jako groźną dla wolności mediów w Polsce, no nie zgadzam się nie podobała mi się forma tych przemówień, bo ona była mocno polityczna, nam dziennikarze występowali chwilę przed politykami, właściwie taki groch i kapusta światopoglądowa tam była momentami, bo od świeckiego państwa, po aborcję, właściwie wszystko tam się znalazło w tych protestach. One powinny jednak dotyczyć wolności mediów i wolności słowa w Polsce i pluralizmu medialnego, a nie całej jakiejś tam kodowskiej agencji, agendy politycznej. Więc to mi się nie podobało. Uważam te słowa Donalda Tuska za średnio dobrany cytat do okoliczności i do temperatury sporu i to ta gałąź, to wieszanie. Oczywiście nie histeryzowałbym, bo to jednak słowa z wiersza Miłosza, a nie jakieś wezwanie bezpośrednie. Ale panie redaktorze, bo tam było bardzo wyraźne odniesienie do bramy Stoczni Gdańskiej, gdzie akurat te słowa o wieszania się nie znajdują. Właśnie chciałem skończyć, ale równocześnie jeżeli oburzaliśmy się na Grzegorza Brauna za te słowa wobec ministra Niedzielskiego, to chociaż te nie są równie mocne, to jednak są w podobnej tonacji. Jakiekolwiek parafrazowanie wieszania przeciwnika politycznego w dzisiejszym momencie rozedrgania takiej polaryzacji
partyjnej wydaje mi się niestosowne i też uważam, że no, nie powinny paść. Natomiast padły, no i teraz Donald Tusk podlega ocenie. Moim zdaniem, znaczy też ja nie lubię czegoś takiego jak takie wykorzystywanie, nie wiem, polskich poetów, artystów, czy jakichś symboli historycznych, tak jakby Solidarność, tak jak Solidarności do obecnych sporów i podszywanie się pod te osoby. No bo ja nie wiem, czy sobie Czesław Miłosz życzyłby, aby dzisiaj w takim kontekście te słowa były cytowane. Skoro tego nie wiem, to raczej bym po prostu ich nie używał. Natomiast cała reszta jest wtórna wobec tego, moim zdaniem, że władza nie ukrywa swoich intencji i zamierza regulować wolność rynku medialnego w Polsce. To mi się nie podoba, natomiast równocześnie też nie podoba mi się ten styl i forma tej manifestacji, ale to nie jest ważniejsze od jej istoty i od głównego przesłania. I to moim zdaniem powinno wybrzmieć. Te słowa Donalda Tuska nie przykrywają tego, co robi władza w żadnym stopniu i ja bym te proporcje jednak chciał zachować. Polski żołnierz zdezerterował, uciekł przez granicę na stronę białoruską. No mamy pewien problem, pani redaktor Eliza Olczyk, z tym całym zdarzeniem. Dzisiaj Konfederacja chce przywrócenia kary śmierci. Kara śmierci w kodeksie w przypadku wojny istnieje. Natomiast też pojawiło się sporo głosów o odpowiedzialności samego ministra obrony. Jak pani patrzy na ten problem? No myślę, że ten problem został w jakiś tam sposób wywołany przez Łukaszenkę właśnie po to, żebyśmy się teraz z tego typu reakcjami mierzyli. No, oczywiście to jest bardzo nieprzyjemne zdarzenie, o ile można to w ogóle w takich kategoriach określać. Na pewno jest to zdarzenie, które w ostatnich latach nie miało precedensu, więc jest bezprecedensowe. Jest na pewno szalenie szkodliwe dla naszego państwa pod względem wizerunkowym, bo niezależnie od tego, czy uwierzymy temu żołnierzowi w jego intencje, czy też nie, no jednak ta informacja o tym, że uciekł żołnierz, że zarzuca państwu polskiemu, znaczy to są bzdury, no moim zdaniem zarzuca, ale zarzuca mordowanie po prostu uchodźców, no to jest oczywiście fatalna sprawa, ale wydaje mi się, że nic się na to nie poradzi w tej chwili. Czy odpowiedzialny jest minister Błaszczak? Prawdę mówiąc, zastanawiałam się nad tym i nie uważam, żeby jego bezpośrednia odpowiedzialność tutaj była, aczkolwiek jednak ten żołnierz, kiedy został przyłapany na tym, że prowadził tak i miał alkohol we krwi, być może jeszcze był pod wpływem narkotyków, podejrzewam, że raczej nie powinien się znaleźć na granicy, ale to jest bardziej tak. Odpowiedzialność dowódców, a nie ministra, no bo przecież minister nie wie o wszystkich zdarzeniach, które mają miejsce w stosunku do każdego żołnierza. No, ktoś tutaj zawalił sprawę faktycznie. Chyba pan minister był podobnego zdania, skoro tam chyba zwolnił, czy zawiesił bezpośrednich przełożonych tego żołnierza. Marcin Makowski, jak patrzy na ten problem, bo ja tak się zainteresowałem przed wojną, bezpośrednio przed wojną w 1939 roku z polskiego wojska tam ponad 6,5 tysiąca żołnierzy uciekli, zdezerterowało, tam dezerterowali głównie Niemcy, ale też Ukraińcy i komuniści też dezerterowali. No jakoś nikomu do głowy nie przychodziło, a polskiej opozycji przyszło, żeby 6 tysięcy razy wymieniać ministra obrony w II Rzeczpospolitej. No myślę, że skrajności w tym przypadku do niczego nas nie doprowadzą, bo ani dymisja ministra nie jest odpowiednią reakcją na tę dezercję, ani równocześne zakładanie, że minister w ogóle nie ponosi żadnej odpowiedzialności nie jest wyjściem, bo jakaś odpowiedzialność polityczna zawsze na zwierzchniku, czy nie zwierzchniku, bo tym jest prezydent, ale bezpośrednim ministrze nadzorującym resort siłowy spoczywa. Pewnie gdyby PiS był w opozycji, to mówiłby podobnie o ministrze z tego rządu, który by sprawował władzę, no bo tak jest prawo opozycji. Natomiast prawem opozycji nie jest i nigdy nie było i nigdy nie będzie
naruszanie racji stanu, a wydaje mi się, że to na przykład zrobił europoseł Rosati, mówiąc, że no, uciekł tutaj żołnierz i wobec tego Białoruś, Łukaszenki jawi się może jako oaza wolności w kontekście, w porównaniu z Polską PiS. No, to słowa absurdalne oczywiście, już podchwycone tego samego dnia przez telewizję białoruską, wykorzystywane bez znaku zapytania, które tam poseł postawił, jako przykład myślę, takiego podziału politycznego w Polsce. No, należy rozgraniczyć krytykę ministra, jego odpowiedzialność polityczną, to oczywiście możemy rozmawiać i wydaje mi się, że to jest jak najbardziej zasadne, od przekraczania jakichkolwiek granic zdrowego rozsądku. No, ten człowiek podjął tę decyzję indywidualną. Faktycznie nie powinien się dostać do tego miejsca, w którym się znalazł, patrząc na jego przeszłość bardzo wątpliwą i dwuznaczną moralnie i prawnie. No ale się dostał. Takie rzeczy się w pewnej skali zawsze niestety zdarzą. Jego bezpośredni dowódcy zostali zdymisjonowani. To dosyć ostro minister zareagował. No ale to, że on to zrobił, ostatecznie odpowiedzialność ponosi ten człowiek. I siłą państwa polskiego i naszym też pokazem sprawczości powinno być możliwe jego ukaranie. To znaczy sprowadzenie go do Polski, albo, no nie wiem, jakaś adekwatna odpowiedź wobec reżimu Łukaszenki, bo to, co on tam mówił, to jak wykorzystywano go, jak zdejmował polską flagę z munduru, jak mówił o tym, że polscy żołnierze zestrzelili dwóch działaczy organizacji pozarządowych, no to przecież są rzeczy, za które grozi sąd wojskowy i no, wyrok na wiele, wiele, wiele lat w więzieniu. To jest rzecz niespotykana, haniebna i taki człowiek powinien być ukarany. Też powinniśmy jako Polska pokazać, że mamy takie narzędzia. No i nie tylko biernie przyjmować te ciosy od Białorusi, ale może czasami trochę odpowiedzieć takimi narzędziami, które oczywiście są w granicach prawa. Smutne wydarzenie, tak czy inaczej. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę w programie, którego gości byli pani redaktor Eliza Olczyk, Tygodnik Wprost. Dziękuję serdecznie. I pan redaktor Marcin Makowski, Wirtualna Polska. Dziękuję serdecznie. Państwa zapraszam na krótką przerwę.